Siemaneczko. W końcu doczekaliśmy się dodatku do Destiny, który zapewni nam sporo zawartości do grania, elementów, które zatrzymają graczy na dłużej, na jak długo to zweryfikuje czas, a dzisiaj przeżymy notatki z łatki 1.2, która trafiła do gry razem z dodatkiem Strategos. I szybciutko do rzeczy. Na początek dostaliśmy kilka zmian ułatwiających nam życie w grze. Ilość miejsc w schowku została zwiększona do 300, została dodana możliwość rozmontowywania niechcianych przedmiotów w schowku bez konieczności wyjmowania ich do naszego inwentarza, dodatkowo możemy rozmontować przedmioty bezpośrednio na poczcie, dodano też możliwość rozmontowywania modyfikacji do zbroi i broni, jak i kolorków z menu przedmiotów. Dostaliśmy też nową zakładkę, w której znajdą się wszystkie przedmioty związane z zadaniami. Zaszła też duża zmiana, jeżeli chodzi o klonowe engramy. Klanowe engramy za udział w próbach dziewiątki i rajdzie nie będą nam już dawały przedmiotów z tych aktywności, w zamian za to będziemy dostawać przedmioty, które normalnie są do zdobycia za granie meczów Tygla i Nocnych Szturmów. Dodatkowo nagrody z tych engramów będą dawały nam przedmioty z maksymalnym poziomem 340. Jeżeli chodzi o aspekt PvP, to każdy dostał możliwość grania rankingowych list w Tyglu, tryb double został dodany do cotygodniowej rotacji, wszystkie mapy są dostępne za darmo dla graczy w szybkiej liście i liście rywalizacji, prywatne mecze są dostępne dla wszystkich, natomiast żeby grać je na mapach z dodatku, trzeba te dodatki posiadać. 19 z 23 broni egzotycznych, które mieliśmy do tej pory, zostało ulepszonych, aby były godne statusu broni egzotycznej. W jaki sposób poszczególne bronie zostały zmienione, powiem w następnym materiale, a dzisiaj natomiast powiem wam, które bronie są gotowe do transformacji w klasę mistrzowską. Jak zapowiedziało Bungie jakiś czas temu, wszystkie egzotyczne bronie będziemy mogli przekształcić w bronie z klasą mistrzowską, jednak nie dostaniemy ich wszystkich od razu. Na początku trzeciego sezonu mieliśmy dostać kilka, a reszta będzie dodawana w przyszłości. Aby przekształcić broń egzotyczną w broń z klasą Masterwork, musimy do niej zdobyć katalizator, który odblokuje nam dalszą część questa. Na dzień dzisiejszy mamy dość pokaźną liczbę broni, którą będziemy mogli przekształcić w klasę mistrzowską, a katalizatory do nich będziemy zdobywać na 4 różne sposoby. Pierwszym będzie granie strajków i zabijanie potężnych przeciwników, drugim będzie wygrywanie meczy w Tyglu, trzecim robienie zadań z rajdu, a czwartym po prostu zabijanie przeciwników w jakiejkolwiek aktywności. Ale po kolei. Grając i pokonując potężnych przeciwników w strajkach mamy szansę zdobyć katalizator do Zimnego Serca, karabinu fuzyjnego Bezlitosność, cewki z Worldlift, Ryzykanta i soczewki Prometeusza. Wygrywanie meczy w Tyglu da nam szansę na zdobycie katalizatora do Skrzydła Czujności, Kolonii i Adaitowego Królika. Natomiast granie rajdu i wykonywanie wyznań odblokuje nam Przysięgę Płomieni Niebios. Zabijanie przeciwników gdziekolwiek odblokuje nam działko grawitacyjne Borealis, snajperkę Adrian oraz handcanon Karmazyn. Tutaj warto zaznaczyć, że nie trzeba mieć danej broni w ekwipunku. Wystarczy, że mamy ją odblokowaną w kolekcji, a wykonując daną aktywność po prostu będziemy mieli szansę, że dany katalizator nam wpadnie. Więc jak chcecie jakąś konkretną broń przekształcić w broń z klasą mistrzowską, to wiecie jakie aktywności trzeba farmić. Jeżeli chodzi o aktywności PvE, to trudność została zwiększona w taki sposób, że proporcja obrażeń, które zadajemy i otrzymujemy od przeciwników mocniejszych od nas, została znacznie zwiększona. Dla nas znaczy to tyle, że jeżeli spróbujemy grać aktywność, w której przeciwnicy mają większy poziom od naszego, to my zadamy im mniej obrażeń, za to moby będą nas biły znacznie mocniej. W momencie, gdy spotkamy kogoś, kto ma 50 poziomów więcej od nas, będzie on całkowicie odporny na nasze obrażenia. Teraz, jeżeli dopasujemy element broni do tarczy wroga, to zadamy 3 razy większe obrażenia. Jeżeli element nie będzie się zgadzał, to zadamy tylko 2 razy większe obrażenia, a broń kinetyczna nie będzie miała żadnego bonusu do obrażeń. Do strajków zostały wprowadzone modyfikatory. Mówiłem o tym w szczegółach w jednym z poprzednich materiałów, więc zapraszam do przejrzenia, a dzisiaj powiem szybko w skrócie. W każdym tygodniu lista heroicznych strajków będzie posiadała 3 aktywne modyfikatory. Jeden będzie stały na cały tydzień, a 2 będą się zmieniały każdego dnia. Stały będzie burn, czyli zwiększone obrażenia zadawane i otrzymywane od któregoś z elementów w grze, a 2, które będą się zmieniały codziennie, będą dzielić się na 2 kategorie. Jeden da nam bonus do działania, drugi natomiast znacznie utrudni rozgrywkę. Ponadto ogólny poziom trudności strajków heroicznych został zbliżony do tego, który mieliśmy do tej pory w Nightfallu. Kartę wyzwań do Nightfalla będziemy mogli wymienić za darmo, jak się pojawi Xur. Da nam to możliwość dodatkowych modyfikacji mnożnika punktów.
Jeżeli chodzi o Nightfall, to został usunięty błąd, który pozwalał na łatwe zdobywanie punktów w zaginionych sektorach podczas grania tej aktywności. Jeżeli chodzi o Raid, to nagrody są teraz przypisane do klasy. Więc jeżeli macie trzy takie same postacie, to nagrody dostaniecie tylko i wyłącznie za pierwsze przejście rajdu w tygodniu. Więc zalecane jest posiadanie trzech różnych postaci. Na koniec dodano sezonowe rankingi u Shaxa, Zawali, Próbach Dziewiątki i Żelaznej Holongwi. Jak widzicie, zmian jest dużo, grania jeszcze więcej. Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam szczęścia w dropach, miłego farmienia i słyszymy się, mam nadzieję, niedługo.